Kolędowe koncerty na Świętej Górze zawsze przyciągają do bazyliki setki osób. Tradycją jest, że gwiazdą koncertów towarzyszy chór Zaczarowana Melodia ze Szkoły Podstawowej nr 5 pod kierunkiem Ewy Kuśnierek. W ubiegłym roku zachwycony chórem był szczególnie Zbigniew Wodecki. W tym roku wzruszenia ze wspólnego śpiewania nie kryła Stanisława Celińska. Narodził się maleńki ze Słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Słuchajcie, większa radość to chyba mnie nie mogła spotkać w życiu. Wojtuś, no dziękuję bardzo. Żeby moją piosenkę, naszą piosenkę tak pięknie z takim chórem, Boże, kochany. Oj, ktoś to kręci na wieczną rzeczy pamiątkę, chce dostać ten film potem. To jest jedna z cudowniejszych chwil w moim życiu, słuchajcie, coś pięknego. Chórzyści podarowali też artystce pamiątkowe zdjęcie i ciepłą pelerynę. Stanisława Celińska wystąpiła na Świętej Górze w repertuarze kolędowo-pastorałkowym. W wykonaniu jej i zespołu pod kierunkiem Macieja Muraszko, w którym wystąpił także Wojciech Czemplik, grając na skrzypcach, pile i skrzypotrąbie. Publiczność usłyszała polskie kolędy, niekiedy w bardzo zaskakujących aranżacjach. Pozycje ze słowami Stanisławy Celińskiej i muzyką Macieja Muraszko. Opowiedz o pięknej, nieznanej krainie, gdzie słońce jest wieczne, a w rzekach miód płynie. Tam w spokoju miną pełne szczęścia lata, bo nad wszystkim czuwa mądry, dobry tata.